25 czerwca 2005 roku. Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Taszkent. Stolica Uzbekistanu. Godzina 18. Rozpoczyna się msza święta, której przewodniczy ojciec Krzysztof Kukułka. Razem z nim koncelebrują ksiądz arcybiskup Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski dla Kazachstanu i Azji Środkowej, czterech biskupów z Kazachstanu, jak również biskup Jerzy Maculewicz, administrator apostolski w Uzbekistanie. Współkoncelebransami są także wszyscy kapłani pracujący w Uzbekistanie, a także ci, którzy przyjechali z krajów sąsiednich, w tym kapłani przybyli z Polski i Włoch. To już ostatnia msza święta ojca Krzysztofa w taszkienckiej parafii. Po wypełnieniu swojej misji w dalekiej Azji Środkowej opuszcza on ten region świata. Obecna msza święta to swojego rodzaju pożegnanie ze stołecznymi parafianami, a także z przedstawicielami drugich parafii tego kraju, powierzonych jego opiece od momentu utworzenia w Uzbekistanie Missio Sui Juris. Przepracowawszy na terytorium Uzbekistanu prawie 14 lat, ojciec Krzysztof wyjeżdża na studia doktoranckie. Można powiedzieć, iż tą mszą świętą żegna się również i z taszkienską świątynią, która dzięki jego staraniom podniosła się w dosłownym sensie z ruin. Wróćmy jednak do historii. W drugiej połowie XIX wieku na odległych obrzeżach carskiej Rosji zostało utworzone Generalne Gubernatorstwo Turkestanu. Tak się złożyło, że w ówczesnej armii rosyjskiej obok żołnierzy, którzy przyznawali się do prawosławia, służyło także wielu luteran i katolików. Narodowościowo byli to Polacy, Litwini, Czesi, Niemcy, Łotysze, Węgrzy. Co niektórzy wstąpili do carskiej armii dobrowolnie, pozostali zostali wcieleni w jej szeregi na siłę. Terytorium Turkestanu stało się także miejscem zsyłki dla jeńców polskich wziętych do niewoli po powstaniu styczniowym w 1863 roku. Wielu po zakończeniu kary dobrowolnie pozostało w Azji Środkowej. Znalazłszy się między rzekami Syr-Dari i Amur-Dari, katolicy zwrócili się z prośbą do arcybiskupa Mohylewa Antoniego Fijałkowskiego, będącego w tym czasie ordynariuszem wszystkich katolików zamieszkałych na terytoriach kontrolowanych przez ówczesną Rosję, o przysłanie im kapelana, który otoczyłby ich opieką duszpasterską. Należy dodać, iż arcybiskup Fijałkowski był w tym czasie ordynariuszem dla wszystkich katolików zamieszkałych na terytoriach, które były kontrolowane przez ówczesną Rosję. Za jego aprobatą do Turkestanu został posłany ksiądz kanonik Ferdynand Sęczykowski, dziekan mińskiego dekanatu. Jego starania doprowadziły do otwarcia w Taszkencie dnia 8 grudnia 1883 roku pierwszej kaplicy. Niestety wraz z jego odjazdem kaplica została zamknięta i dlatego też, nie mając ani własnego miejsca kultu, ani duszpasterza, katolicy zaczęli uczęszczać do istniejących już w tym czasie w Taszkencie kilku prawosławnych cerkwi. W 1902 roku kuratorem kościoła rzymskokatolickiego w Generalnym Gubernatorstwie Turkestanu został mianowany ksiądz Justyn Bonaventura Pranaitis, profesor języka hebrajskiego w Katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Dzięki jego ofiarnej pracy kościół katolicki w Turkestanie narodził się ponownie, przy czym narodził się z niebywałym rozmachem. To w tym czasie zostały wybudowane kościoły w Aszchabadzie, w Kyzyl-Arwacie, w Ferganie, w Samarkandzie i tymczasowy kościół kaplica w Taszkencie. Do prac nad właściwym budynkiem neogotyckiej świątyni taszkienccy parafianie przystąpili dopiero w roku 1912.
Ówczesne władze zgodziły się, aby kościół został wzniesiony poza obrębem granic miasta. Dziś, dzięki rozrostowi miasta, znajduje się on w samym jego centrum. Budujący się kościół wyróżniał się nie tylko imponującymi rozmiarami, ale przede wszystkim swoją szczególną architekturą, niezwykłym jak dla tego regionu materiałem budowlanym, jakim były betonowe bloki, jak też upiększającym frontową część zespołem rzeźb przedstawiających scenę ukrzyżowania. Można rzec, iż nawet w niewykończonej formie kościół wzbudzał uczucia szacunku i bojaźliwego zaciekawienia. Poczynając od roku 1914, księdzu Pranaitis udało się pozyskać do prac nad wznoszeniem świątyni także więźniów wojennych, spośród których wielu było wysoko wykwalifikowanymi specjalistami. Niestety, nie dane mu było doprowadzić swoich planów do końca. Zmarł 28 stycznia 1917 roku w Petersburgu. Kościół, któremu poświęcił tyle energii i sił, stał się miejscem jego spoczynku. W kilkanaście dni po śmierci ciało księdza Pranaitisa zostało przewiezione do Taszkentu i pochowane początkowo na miejscowym cmentarzu, a następnie przeniesione do podziemnej krypty ciągle budującego się kościoła. Kontynuacji dzieła księdza Pranaitisa podjął się jego następca, wicekurator, ksiądz Bolesław Rutenis. Niestety zmiany społeczno-polityczne wywołane rozszerzającą się rewolucją październikową przekreśliły również jego ambitne plany. W 1925 roku, w czasie totalnej walki z każdą religią, budynek kościoła nazywanego odtąd polskim został upaństwowiony, a jego inwentarz rozkradziony lub zniszczony. Sam budynek świątyni po dokonaniu niezbędnych przeróbek został przeznaczony na dom kultury, oczywiście ateistycznej, schronisko, szkołę pielęgniarek, skład medyczny, a nawet prosektorium. Z czasem pozostawiony ślepemu losowi ulegał ciągle postępującej dewastacji. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w latach 80. ubiegłego stulecia, jeszcze za czasów ZSRR, postanowiono kościół odrestaurować i urządzić w nim salę organową. Co więcej, przystąpiono nawet do pierwszych prac, głównie do wyrobu betonowych bloków i reparacji ścian zewnętrznych. Kolejne zmiany polityczne zakończone rozpadem Związku Radzieckiego przekreśliły i te zamierzenia. Kapłanem, którego opatrzność postawiła w tym czasie na uzbeckiej ziemi, był ksiądz Józef Świdnicki. Wskutek jego misyjnych podróży po ówczesnym Sojuzie powstało wiele nowych parafii, głównie w Rosji, na Ukrainie, a także w Azji Środkowej. W 1987 roku udało mu się doprowadzić do założenia i rejestracji parafii w Ferganie, a w 1990 w Taszkencie. Taszkencka parafia, co może bardzo dziwić, znalazła swoje lokum w budynkach gospodarczych należących do posiadłości pewnego rabina, który odsprzedał księdzu Józefowi cały swój dom wraz z zabudowaniami. Warto dodać, że ksiądz Świdnicki, aby dokonać tego rodzaju transakcji, sprzedał swój samochód, aby uzupełnić potrzebną do zakupu kwotę. Очень великая сейчас ответственность большая лежит на священнослужителях, чтобы не обряд совершить, а ответить на животрепещущие вопросы души человеческой, чтобы этого человека принять, чтобы этого человека поучить, наставить на всю жизнь. Jesienią 1991 roku po odjeździe księdza Józefa na Syberię do Taszkentu przyjechał z Polski ojciec Krzysztof Kukułka, franciszkanin konwentualny z prowincji Świętego Antoniego. Да, я действительно приехал по приглашению
в Ташкент, хочу работать здесь, но как получится или как повезет мне эта работа, я еще не знаю. W styczniu 1992 roku od księdza biskupa Jana Pawła Lęgi, administratora apostolskiego dla Kazachstanu i Azji Środkowej, otrzymał nominację na proboszcza taszkenckiej wspólnoty parafialnej. Po rozszerzeniu kaplicy o dodatkowy pokój wygospodarowany z kolejnego pomieszczenia, ojciec Krzysztof rozpoczął odprawianie mszy świętej w języku polskim i rosyjskim. Mała, bo licząca początkowo około 20 osób wspólnota zaczęła się powiększać. Ojciec Krzysztof stał się dla nich pasterzem i przyjacielem. Razem się modlili, chodzili w góry, zwiedzali okolice i śpiewali przy akompaniamencie gitary. Bardzo istotnym wydarzeniem, które wpłynęło na los taszkenckiej parafii i jej pasterza, stała się wizyta w dniach 10-11 października 1992 roku ojca Huberta Lipińskiego, asystenta generalnego zakonu braci mniejszych konwentualnych z Rzymu i ojca Zdzisława Gogoli, prowincjała prowincji świętego Antoniego z siedzibą w Krakowie. Spotkanie i rozmowy przeprowadzone przez zacnych gości z przedstawicielami Ministerstwa Kultury, jak również Państwowego Urzędu do Spraw Ochrony Zabytków oraz swego rodzaju poręczenie za rozwijającą się jedynie wspólnotę taszkenckich katolików sprawiły, że władze obu tych instytucji zgodziły się pozytywnie ustosunkować do skierowanej przez stołecznych katolików prośby o przekazanie im ruin tak zwanego polskiego kościoła w celu odrestaurowania go zgodnie z jego przeznaczeniem. Niespełna dwa miesiące później taszkencka parafia w umowie zawartej z Ministerstwem Kultury otrzymała nieodpłatnie i na wieczne użytkowanie ruiny kościoła, którego w rzeczywistości była pierwotnym właścicielem. Zwrot dawnego mienia stał się dla młodej parafii dniem nieopisanej radości, ale także początkiem nowego i odpowiedzialnego wyzwania. Ojciec Krzysztof, ufając opatrzności Bożej, zabrał się do odbudowy kościoła i przywrócenia mu jego statusu i wielkości. Już w styczniu 1993 roku rozpoczęły się prace restauracyjne. Razem z architektem Siergiejem Adamowem i konstruktorem Aleksandrem Panamariow ojciec Krzysztof rozpoczął nadzór nad pracami restauracyjno-budowlanymi, biorąc zarazem na siebie wszelkiego rodzaju kwestie administracyjne i organizacyjne. W celu zachowania tego samego koloru ścian kościoła postanowiono czerpać piasek naniesiony na przykościelny teren przez nieopodal płynącą tu rzekę Solar. Thank you.
października 1991 roku do lutego 1993 roku ojciec Krzysztof był jedynym kapłanem katolickim zamieszkującym Uzbekistan, którego powierzchnia zajmuje 447 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli o około 1/3 przewyższa wielkość Polski. Żeby wyspowiadać się, jak sam żartobliwie podkreślał, musiał wyjeżdżać za granicę. Kolejnym franciszkaninem, który przyjechał do pracy w Uzbekistanie w 1993 roku, był ojciec Iwan Rolow, pochodzący z USA. Dla zrozumienia zaistniałej sytuacji należałoby dodać, iż ojciec Iwan rozpoczął jedynie początkowy kurs języka rosyjskiego, a ojciec Krzysztof ledwo przypominał sobie zaliczony 10 lat wcześniej roczny kurs angielskiego w trakcie swoich studiów w Wyższym Duchownym Seminarium. Przyspieszony kurs języka rosyjskiego i angielskiego stał się kolejnym wyzwaniem, jakie stanęło przed franciszkańskimi misjonarzami. W maju tegoż roku dołączył do nich ojciec Marek Wawrzyszko, franciszkanin konwentualny, z tejże samej prowincji, co i ojciec Krzysztof. Klasztorem, jaki został erygowany dla nowo powstałej wspólnoty zakonnej, stał się wspomniany wyżej dom rabina, graniczący przez ścianę z żydowską synagogą, zaś kaplicą ta sama, w której gromadzili się na codziennej Eucharystii wszyscy parafianie. Latem 1993 roku przybył do Taszkentu ze swoją pierwszą wizytacją duszpasterską ksiądz biskup Lęga. W trakcie tej wizytacji, w czasie sprawowanej liturgii eucharystycznej pod odkrytym niebem, ale za to po raz pierwszy we wnętrzu murów kościoła, nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego. W ten oto sposób spełniać się zaczęły trwające kilkadziesiąt lat oczekiwania tak samych parafian, jak i taszkenckiej świątyni, której mury znów zaczęły być wznoszone na Bożą chwałę. W czasie mszy świętej wystąpił również zespół muzyki kameralnej Młode Talenty Uzbekistanu, który na długo, jak pokazała późniejsza historia, związał się z taszkenską świątynią. Można rzec, że od tego momentu muzyka i kościół zaczęły dopełniać i wspomagać się wzajemnie. Podtrzymywanie tej linii stało się również kolejnym i bardzo specyficznym wyzwaniem, którego podjęła się młoda parafia. Pasterka Bożego Narodzenia 1993 roku była sprawowana po raz ostatni w kaplicy przy synagodze w języku polskim i angielskim. And we want you to have all the blessings of God for this Christmas day. Zaś msza święta w ciągu dnia była odprawiona po raz pierwszy w krypcie restaurowanego kościoła. Następną mszą odprawioną w tejże krypcie stała się liturgia Wielkanocy 1994 roku. Począwszy zaś od Bożego Narodzenia 1994 roku, wszystkie msze święte w niedzielę i święta były odprawiane już tylko w krypcie bądź w znajdującej się obok niej sali duszpasterskiego centrum. W dni powszednie katolicy gromadzili się nadal na Eucharystii w starej kaplicy. W 1995 roku nuncjusz apostolski dla Kazachstanu i Azji Środkowej ksiądz arcybiskup Marian Oleś wręczył listy uwierzytelniające prezydentowi Republiki Uzbekistanu Islamu Abduganijewiczowi Karimowowi. W spotkaniu tym w roli tłumacza wziął udział także ojciec Krzysztof. Spotkanie nuncjusza z głową państwa dało początek w miarę pozytywnym relacjom pomiędzy stolicą apostolską a państwem, w którym 92% obywateli przynależy do religii muzułmańskiej. Z pewnością dzięki temu spotkaniu w roku 1997 na prośbę nuncjusza prezydent Karimow polecił zwrócić katolikom w Samarkandzie budynek dawnego kościoła, w którym urządzono jeszcze w czasach komunizmu salę sportową. Godnym podkreślenia jest fakt, iż wręczenie listów uwierzytelniających sprawiło, że dla władz państwowych pracujący w taszkenckiej parafii kapłani stali się odtąd także przedstawicielami Watykanu.
ta nieoczekiwana w żaden sposób dyplomatyczna misja, oprócz swoich niedogodności, okazała się kolejnym wyzwaniem, a w ostatecznym rozrachunku bardzo pomocnym środkiem dla rozwoju i działalności Kościoła katolickiego na uzbeckiej ziemi. Zapewne wielki prześladowca chrześcijan, jakim był spoczywający w swym samarkandzkim mauzoleum Tamerlan, zwany tutaj Amir Timurem, nigdy nie przypuszczał, że chrześcijanie znów powrócą na tereny, które zamieszkiwali jako dominująca większość począwszy od III wieku. Szczególnego znaczenia, tak dla wszystkich parafian, jak i braci franciszkanów, nabrała wizyta nuncjusza apostolskiego, księdza arcybiskupa Mariana Olesia z Aumaty i generała franciszkanów konwentualnych, ojca Augustyna Gardin z Rzymu. Do spotkania pomiędzy obu hierarchami doszło dnia 2 maja 1996 roku. Ale chcę w imieniu Ojca Świętego podziękować Nuncjuszowi. On się tak nie najsilniejszy władca, bo go medalina se. Chcę Was zapewnić, że Ojciec Święty wie o tym, że istniejecie. Chcę Was widzieć, że widzieć, to co wiesz, a ty znajesz, to jest jest. Chcę Was zapewnić, że osobiście interesuje się Wam, chcę Was widzieć, dlatego że on na samym dzieje interesuje się Wam. Po mszy świętej w sali Centrum Duszpasterskiego ksiądz arcybiskup poświęcił rzeźbę świętego Antoniego z Padwy, co wiązało się w sposób bezpośredni z jubileuszem 900-lecia jego urodzin. Z tej też okazji na cześć obu gości odbył się koncert, zaś sala, w której miał on miejsce, zaczęła być nazywana odtąd salą świętego Antoniego. Z powodu wyjazdu ojca Iwana do Samarkandy, a ojca Marka do Fergany w 1996 roku przyjechał do Uzbekistanu ojciec Wojciech Kordas, polski franciszkanin, który przez około pół roku pomagał ojcu Krzysztofowi w jego pracy duszpasterskiej w Taszkencie. Latem 1997 roku przybyło dwóch nowych franciszkanów, ojciec Piotr Kawa i brat Jakub Jamruz. Dzięki powiększeniu się ilości misjonarzy, decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, 29 września została utworzona w Uzbekistanie tak zwana Misio Sui Juris, czyli samodzielna jednostka kościelna kierująca się specyficznym prawem. Ordynariuszem bądź przełożonym Misio Sui Juris został mianowany ojciec Krzysztof. W wyniku tej decyzji na jego barkach spoczęła także troska o wszystkich katolików zamieszkujących Uzbekistan. Troska, odpowiedzialność i nowe wyzwania. Świątynia odradzała się, nabierając nowego życia. W niedzielę zdarzało się, że w ścianach odbudowywanego kościoła można było coraz częściej usłyszeć muzykę Beethovena, Bacha, Mozarta, Vivaldiego. W międzyczasie odbywały się w nim nawet wystawy prac uzbeckich artystów. W dni powszednie zaś, do późnych godzin wieczornych na terenie kościoła i jego terytorium można było słyszeć warkot buldożerów, wywrotek, stuk młotów pneumatycznych i śpiewy młodych robotników. Po 7 latach od momentu rozpoczęcia restauracji, mimo iż kościół nie był jeszcze całkowicie wykończony, ze względu na jubileuszowy 2000 rok, dnia 22 października ksiądz arcybiskup Marian Oleś dokonał uroczystego poświęcenia kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Taszkencie. Mszę świętą współkoncelebrowali wraz z nim ksiądz biskup Jan Lęga, kapłani z pobliskiego Kazachstanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, a także z Polski, Niemiec i Włoch. W liturgii
Wzięli także udział przedstawiciele władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Republice Uzbekistanu, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, jak również reprezentanci innych religii. Brothers and sisters in Christ, this is a day of rejoicing. We have come together to dedicate this church by offering within it the sacrifice of Christ. Nie trzeba dodawać, że moment poświęcenia stał się szczególnym wydarzeniem dla wszystkich parafian, a także dla samego miasta. W pewnym sensie 22 października 2000 roku została postawiona kropka kończąca dzieło budowy rozpoczętej onegdaj w 1912 roku przez księdza Pranaitisa. W czasie uroczystości konsekracyjnej studenci Taszkenckiego Konserwatorium i Orkiestra Radia i Telewizji Uzbekistanu wykonali mszę koronacyjną Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wtedy też poświęcone zostały organy, a także 130-kilogramowy dzwon imienia Marii Magdaleny, odlany w Kamieńsku Uralskim, Rosja, i podarowany parafii taszkenckiej jeszcze w 1997 roku przez ambasadora Francji w Uzbekistanie Jean-Paul Vezian. Warto dodać, że 25 stycznia 2002 roku dzięki staraniom i energii ordynariusza Missio Sui Juris w Uzbekistanie
została otwarta katolicka służba informacyjna Agnus. Zasadniczym celem jej działalności stało się rozmieszczenie w internecie tzw. biblioteki duchownej literatury, a także publikacja operatywnych wiadomości o życiu i działalności Ojca Świętego i Kościoła w świecie. W ciągu pierwszych 3 lat pracy Agnus, w którym było zatrudnionych od 7 do 10 ludzi, przetłumaczono i zredagowano około 10 tysięcy wiadomości. Umieszczono w wersji elektronicznej ponad 500 książek i 450 naukowych i popularno-naukowych artykułów. Oprócz tego Agnus zajmował się tłumaczeniem dokumentów Stolicy Apostolskiej, w tym papieskich encyklik, adhortacji, przemówień i homilii, stając się zarazem jednym z najbardziej wiarygodnych i operatywnych źródeł informacji o tym, co dzieje się w wiecznym mieście. Praca z mass mediami, podjęta jako nowe i oryginalne wyzwanie, stała się tym samym skromnym wkładem małej uzbeckiej wspólnoty katolickiej w budowanie wirtualnej rzeczywistości Kościoła posługującego się językiem rosyjskim. Pożegnalna msza święta ojca Krzysztofa odbywa się we wnętrzu świątyni o unikalnym pięknie, które podkreślają prześliczne, ręcznie wykonane żyrandole, kinkiety, oryginalne świeczniki, menory, kute kraty. Szczególnego ciepła i komfortu przydaje całemu wnętrzu marmurowa posadzka i obłożone granitem ściany. Dominującym w całym kościele jest oczywiście ołtarz główny wraz z rzeźbą Chrystusa wstępującego do nieba. Umieszczenie postaci Zbawiciela nad tabernakulum, którego zewnętrzna część nawiązuje do sfery kuli, podkreśla i symbolizuje myśl, że to właśnie Chrystus Pan jest w centrum i stanowi centrum wszechświata. Statua została wykonana z miedzi przez znanego artystę rzeźbiarza Leonida Ryabcewa i Germana Adamowa. Jej wysokość wynosi 2,5 metra. Z prawej strony ołtarza znajduje się zakrystia, z lewej zaś konfesjonał. Nad głównym wejściem do świątyni znajdują się 26-głosowe organy podarowane przez parafię pod wezwaniem świętego Pawła w Bonn w Niemczech. Ich demontaż, modernizacja, transport i ponowne zmontowanie w taszkenckim kościele zostało sfinansowane głównie przez katolickie organizacje charytatywne z Niemiec. Trudu demontażu i ponownego złożenia tego pięknie wpisującego się w interię kościoła instrumentu podjęła się firma organistowska pana Zygfryda Mertena, który wraz z całą swą ekipą dla tego właśnie celu przyleciał specjalnie do Taszkentu. Tym, co poza głównym ołtarzem rzuca się w oczy każdego wchodzącego do kościoła, jest bogactwo kolorów, jakie sączą się przez witraże wszystkich 22 okien taszkenckiej świątyni. Ich wykonania podjął się Zdzisław Zubkowski ze Świdnicy, skąd także wywodzi się rodem ojciec Krzysztof. Nawiasem mówiąc, także i nazwisko księdza Józefa Świdnickiego w jakiś niewyjaśniony, a może nawet zabawny sposób wpisuje się także w ten średniowieczny dolnośląski gród. Witraże zostały wykonane w oparciu o projekty przygotowane przez polskich i uzbeckich artystów, Germana i Sergeja Adamowych, Jolantę Krasnodębską, Irenę Łysenko i Helenę Siemionową. 3 spośród nich to prawie wierne kopie witraży znanego polskiego pisarza i artysty Stanisława Wyspiańskiego z Bazyliki Ojców Franciszkanów w Krakowie. Ich tematyka nawiązuje do 3 żywiołów – wody, ognia i powietrza.
Żywioły wody i powietrza zostały umieszczone jako pierwsze tuż przy wejściu. Żywioł ognia natomiast w prezbiterium. To, co znajduje się niejako w przestrzeni pomiędzy nimi, jest związane z żywiołem ziemi, symbolizowanym poprzez różnorakie i charakterystyczne przede wszystkim dla ziemi uzbeckiej owoce i rośliny takie jak bawełna, granat, winogron, hurma. Idea takiej kompozycji zrodziła się w sercu ojca Krzysztofa, kiedy okazało się, iż rozmiary okien w taszkenckim kościele prawie że idealnie schodzą się z rozmiarami okien witraży znajdujących się w prezbiterium Bazyliki Franciszkańskiej w Krakowie. Jak wspominał ojciec Krzysztof, jeszcze w czasach swoich studiów filozoficzno-teologicznych nie mógł się nasycić ich pięknem, harmonią i genialnością ujęcia. Stąd też, kiedy okazało się to możliwym, przejechawszy tysiące kilometrów na wschód od Krakowa, zapragnął chociażby częściowo przewieźć je do odnawianego przez siebie kościoła. Obecnie wszyscy ci, którzy wchodzą do wnętrza taszkenckiej świątyni, mogą, nie udając się w daleką podróż, podziwiać twórczość Stanisława Wyspiańskiego, który prawdopodobnie nigdy nie przypuszczał, że jego krakowskie witraże wyemigrują, przenosząc ze sobą jego ducha aż do Azji Środkowej. Ideę przedstawienia żywiołu ziemi w nawiązaniu do flory Uzbekistanu w połączeniu z witrażami Wyspiańskiego przyjął i aprobował nuncjusz apostolski ksiądz arcybiskup Marian Oleś, na którego prośbę dołączono do tematyki witraży ulubionego przezeń pierwszego polskiego świętego, jakim jest święty Świerat. Na dowód tejże sympatii i pamięci o sponsorze tego witrażu umieszczony został jego herb. Pragnienie upamiętnienia postaci świętego Świerada pociągnęło za sobą konieczność rozmieszczenia w oknie paralelnej bocznej nawy innej postaci, która byłaby dopełnieniem i zakończeniem całej kompozycji. Nie można zapewne się dziwić, iż wybór padł na postać Najświętszej Maryi Panny, trzymającej na rękach Dzieciątko Jezus. Przedstawienie Maryi na tle kosmicznej przestrzeni z ziemią pod stopami nawiązuje bezpośrednio do 12 rozdziału Apokalipsy, a także do tematu kompozycji przedstawionej na mozaice w sali świętego Antoniego i w ołtarzu głównym. Tylko Chrystus, któremu najbliższą jest Jego niepokalana Matka, jest jedynym Panem i centrum całego kosmosu. Taszkenckie witraże starają się być jedynie okruszyną piękna kosmosu, które z kolei jest odbiciem piękna majestatu, tego, przez którego wszystko się stało. Część witraży była zainstalowana już na dzień konsekracji kościoła, zaś pozostała dopiero rok później. Poświęcenia wszystkich witraży dokonał ksiądz arcybiskup Marian Oleś w styczniu 2002 roku. Na zerowym poziomie całego kościelnego kompleksu znajduje się jako najważniejsza i najstarsza jej część podziemna krypta kaplica. To tutaj został pochowany ksiądz Pranaitis. I tutaj, począwszy od 2000 jubileuszowego roku, w każdy dzień sprawuje się Eucharystię, która jedynie w niedzielę i święta jest celebrowana uroczyście w kościele. Patrząc na lewo od krypty, znajduje się niewielka w swych rozmiarach sala imienia Jana Pawła II. Zasadniczo odbywają się w niej spotkania katechetyczne. Z prawej strony położona jest sala świętego Antoniego, przeznaczona najczęściej na spotkania duszpasterskie, wykłady, inscenizacje, zabawy choinkowe, występy zespołów kameralnych, wystawy artystów. Stylizowaną scenę
ozdabia mozaikowa kompozycja przedstawiająca tajemnicę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykonana przez Germana Adamowa, według planów przygotowanych przez jego brata Sergieja, nawiązuje z jednej strony do wezwania stołecznej świątyni, a z drugiej strony do idei Chrystusa Pantokratora, władcy i króla wszelkiego stworzenia, serce którego jest sercem jego człowieczej i boskiej natury. Można powiedzieć, że budowa kościoła katolickiego w Taszkencie rozciągnęła się prawie na cały miniony wiek. W losach kościoła odbiły się wszystkie kataklizmy minionej epoki. Ostatecznie jednak jego los okazał się szczęśliwy. Obecnie ten unikalny zabytek architektury jawi się jako jedna z niepowtarzalnych budowli, jakie można podziwiać w stolicy Uzbekistanu. Co więcej, rzymskokatolicki kościół w oficjalnie muzułmańskim państwie stał się centrum chrześcijańskiej kultury. Obecnie obok odprawianej w nim liturgii w języku rosyjskim, angielskim, polskim i koreańskim bardzo często odbywają się koncerty muzyki organowej, występy chórów, zespołów kameralnych i orkiestr symfonicznych w wykonaniu artystów miejscowych i zagranicznych. Kościół zaczął żyć nowym życiem, gromadząc pod swoim sklepieniem i tych, którzy z wiarą przychodzą tutaj, aby spotkać się z Bogiem, jak i tych, którzy niekiedy nieświadomie poszukują Go poprzez kontakt z pięknem muzyki czy sztuki przez duże S. Czas bez litości zaciera pamięć o tym, co się wydarzyło, o ludziach, ich imionach i czynach. Ale pozostawia nam świadków przeszłości. Są nimi utwory literackie, muzyczne kompozycje, zabytki architektury, dzieła sztuki, wynalazki nauki i techniki, a także pamiątki i świadectwa okazanego miłosierdzia. Wiele lat minęło od śmierci księdza Pranaitisa, Rutenisa i innych taszkienckich duszpasterzy. Wyjechał ojciec Krzysztof, ale pozostał po nich przepiękny kościół, nazywany popularnie polskim. On sam przypomina o jego twórcach, świadcząc zarazem nie tylko o ich życiu i wniesionym wkładzie w jego budowę czy restaurację, ale także o tym, jak każdy z nich wypełnił postawione przed nimi osobiste wyzwanie.